Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogate, a dzisiaj bardzo nietypowa rozgrywka w Bimenji Drive, ponieważ będziemy grali piłkę nożną, czyli taki trochę Rocket League, ale w Bimenji Drive. Witaj w piłce nożnej Bimenji. Twoim celem jest wepchnąć piłkę do bramki przeciwnika więcej razy niż on. Możesz zresetować swój pojazd w każdej chwili bez poniesienia żadnej kary. Nie ma limitu punktów, graj tak długo jak chcesz dobrej zabawy. Ej, no powinien być jakiś limit bramkowy, nie? Fajnie by było, żebyśmy ich tak rozwalili, albo czasowy po prostu. Także, jeżeli odcinek dzisiaj wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też suba, dzięki wielkie w ogóle, bo chyba przebiliśmy 20 tysięcy teraz. Także dziękuję bardzo, wpadnijcie też na G2 Instagrama, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dobra, ja jestem niebieskim. Okej. Ej, a czy na... Ej, czemu bot nie jedzie? Co jest? AI, goń mnie, jedź za mną. Uciekaj. Nie wiem, mam dać, żeby mnie gonił bot? Ej, myślałem, że to jest ustawione już. O kurczę, dobra, to bot będzie mnie gonił po prostu. Ja się będę respił i będę jeździł z piłką. No taka piłka nożna z botem, tylko że on nie wie, co ma zrobić. Oho. Dobra, ja po prostu sobie przejadę dalej. Ty, to ja mogę zrobić tak, spowodować kilka kraks, porozwalać gościa, a po czym grać samemu w piłkę. Ale koks. Dobra, cyk. Ale OP, ale OP technika i taktyka. Ej, ale faktycznie myślałem, że to da radę. Dobra, let's go. O kurcze, pieczone. Dobra, jeszcze raz, lecimy. Myślę, że go tak chwilę pykniemy, a później sobie jeszcze zmienimy na coś innego scenariusz. Bo ciężko będzie grać samemu, można powiedzieć, nie? Gdyby ten bot jeszcze grał w piłeczkę, to można byłoby pograć w piłkę, ale... tak naprawdę on nie gra, on jeździ za mną w tym momencie. Więc on bardziej robi za takiego, nie wiem, obrońcę Squidicza, tego pałującego, nie, jak on tam był, pałkarz, który próbował odbić te złe piłki, takie tłuczki, jak najbardziej w stronę przeciwnika, żeby to przeciwnik dostał po mordzie tłuczkiem. Szalona koncepcja, rozumiem, ale wiecie, Harry Potter, te sprawy, tam było dużo szalonych konceptów i koncepcji. Szalony też był ten wjazd do bramki przeciwnika. Niesprawdzony. Najgorsze jest to, że dalej jesteśmy poniżej poniżej wyniku, nie wiem, Brazil lub poniżej wyniku tego jakiejś Barcelony z Bayernem. Okej. Dobra, 5-0. Robimy San Marino, 10-0 i do przodu. I idziemy, zmieniamy scenariusz. O kurczę, nie, on samobuja wbił. Ja pierdzielę. Ale go lob... O, ale go na loba wziąłem, patrzcie na to. Boska technika miecza, proszę państwa. Boska technika uderzenia w piłeczkę. Dobrze to, dobrze zrobiliśmy, świetnie. Oj, nie tak jednak. Jednak nie tak świetnie, jak myśleliśmy. Dobra, jest. Będzie 8-0. Lecimy po dyszkę. Oj, 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 oj. Ej, to było fajne. Dobra, kto ogarnia z was, jak grać w multiplayer na tym? Bo ja grałem z Cezarem, ale to było tak, że chyba on miał kupiony serwer. I pytanie, czy ja muszę kupić serwer, żeby pograć na online w ogóle? Czy nie można tego jakoś pograć bez serwera kupionego? W sensie, kupić serwer jeszcze okej, ale czy trzeba jakąś konfigurację tam przeprowadzić, nie? Czy można w miarę prosto to ogarnąć w 0,5 sekundy i grać? Typu na przykład tak jak w Bimenji Drive, czyli wrzucamy pliki z modami do folderu. A, 10.0 to jest max. Do folderu i wiecie, i później już jest wszystko w porządku. I mamy to na serwerze, bo w sumie można byłoby zrobić. Pograłbym sobie na multi, pobawiłbym się na multi w sumie z kimś. Jeżeli ktoś by chciał pograć, to w sumie zapraszam, nie? Jeżeli ktoś jest sprawdzony, ma dobry mikrofon, wie coś o samochodzikach i od Bimenji Drive, to zapraszam w sumie. Poszukuję osób fajnych do ponagrywania, czegoś dobrego. Dobra.
Odsunąć się jeszcze raz. Ten chłop będzie za mną jechał cały czas. Dobra, tyłem, gościu, tego. Dobra, ty wjeżdżasz w ściankę, ja wjeżdżam w ściankę. Tylko ja uderzam tę piłkę z powrotem tak, żeby leciała do twojej bramki, wariacie. Także tak właśnie robię i... Dobra. Kolejny punkt jest nasz. Oj, 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 oj. Dobra, dwa razy musimy wygrać, 10-0. Żeby ten, żeby było git. Ja pierdzielę, chłop gra chyba w Terrarię teraz, na Steamie widzę. Jakiegoś Team Odloader się włącza, już 13 razy chyba to zobaczyłem. Dobra, patrzcie jak łatwo, łatwiutko go zrobię. Ta, łatwo to w niego wjadę na czołówę. Dobra. Rozwalamy przeciwnika i dopiero wtedy strzelamy bramkę. Mamy niewyczerpaną ilość samochodów. Rozwalę go tak, że nie podjedzie już. Dobra, przybijemy go do ściany, jak gwoździa. W sumie samo zderzanie się z przeciwnikiem na tej kamerze jest super, powiem wam. Ja bym sobie na tej kamerze pojeździł taką normalną traskę z policją. Też by było fajne, właśnie, jakiś scenariusz na takiej kamerze z botem. Dobra, pouderzaliśmy, ale on dalej jedzie, no. Chłopie, to nie jest request, żeby takimi samochodami dalej jeździć. I żeby to było powszechnie akceptowalne, no. Gościu. Ja pierdzielę. I znowu obok. Możecie, ej, dobra. Bo tu trzeba byłoby, wiecie co zrobić, jaką zasadę? Że na przykład za każde moje użycie R-ki, czyli właśnie nowego życia, każde moje użycie R-ki to jest dla przeciwnika jeden gol, nie? Że, ej, w sumie to jest zasada, z którą powinniśmy grać od początku. Bo jeżeli ja mogę strzelać, to właśnie dla niego punkty by się liczyły, jeżeli ja jestem zmuszony użyć R-ki. Po prostu, chyba w ten sposób to powinno wyglądać, nie? Tak mi się wydaje. Że po prostu każde moje użycie R-ki, jak on mnie na przykład zniszczy, czy cokolwiek, to już jest ten, to już jest punkt dla niego, gol. Ale go zrobiłem w ogóle na tym wstecznym teraz, cyk. Kolejna bramka. Ale rasialdo zrobiony. Dobra, pięknie piłka poprowadzona. 10-0, dobra, od teraz 0-0. Zaczynamy. Oj, 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 że... Ja chcę go do zera. 1-0 dla przeciwnika, nieważne. Czekajcie, 1-0 jest dla przeciwnika na ten moment. Szybko 1-1, dobra. Ja mam ten sam samochód, muszę pamiętać. Oj, 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 oj. Prawie. Ja muszę jeszcze właśnie uważać na to, że on mnie ściga, nie? Więc... Dobra, jest 2-0. Piłka se wpadła. Dobra, 3-0. Trzeba liczyć, że po strzeleniu bramki nowy samochód dostajemy od razu. W sensie, przepraszam, 3-1 jest. On ma jeden punkt. Musiałem raz zrespić już nowy samochód. Dobra, dobra. I... palnięcie. Nie ma palnięcia. Jeszcze raz. Dobrze, dobrze. Ale uderzył, dobra, jest 3-1. Ja bym chciał spróbować w piłeczkę uderzyć jeszcze, dobra, 4-1, lecimy. Chcę go rozgromić po prostu, widzowie, to nie jest już kwestia zwykłego rozwalenia, to jest kwestia rozgromienia przeciwnika aktualnie. Na ten moment. Dobra, 5-1. Dobra, gościu, widzisz, ja mogę nie używać R-ki. Używałem jej tylko dla zabawy. I to potwierdziłem w tym momencie, że tylko dla zabawy była R-eczka używana. Dobra, muszę odjechać, tak żeby mnie palnął gość. O, tu się może zaciąć. Dobra, tutaj mu dłużej schodzi, tam jest jakaś plama. Jakieś bagno, dosłownie. Dobra, chłopie, ty mnie uderzysz, a piłka i tak dotrze w końcu do twojej bramki, 6-1. No tak, teraz najlepiej, jeszcze chodnik frezujcie albo coś. Dobra, nie do tej bramy chciałbym zagrać. Oj, oj.
Oj, czyżby miało być 6-2 tutaj? Kurczę, panie Rivoy, żeś znowu uruchomił na jakimś team odloaderze Terrarię, no. Jak nie działa, to nie działa. Dobra, mam wrażenie, że ja tej piłki stąd nie wyciągnę. Zablokował ładnie piłeczkę. Dobra, 6-2. O kurczę, ale ja ją muszę wyciągnąć, zapomniałem. Myślałem, że to piłka będzie, wznowienie będzie lepsze. Ja pierdzielę, dobra, ta piła teraz. 6-2 jest, żeby nie było. Próbujemy, próbujemy, próbujemy to zrobić. Cyk. Okej. Dobra. Nanda, jo, no, let's go, let's go. Nie we mnie, typie, nie we mnie, w piłeczkę wieć. Dobra. 7-2. Faktycznie prawie ten, będzie Barcelona zaraz, będzie Barcelona. Gagri, gagri, dobra. O, lego. Ale żeśmy gościa wzięli, furnęliśmy go, nie? Widzieliście to? Jak pięknie. Ale sobie pięknie dajemy radę z tą piłą. Ja pierdzielę, jesteśmy mistrzem strzelania bramek w Bimenji Drive. Dobra, obok przeciwnika, przejechane. Nice. Dobra, piłka w grze. Ole, ole, piłka w grze. Polska gola, strzelić chce. 9-2. No może nie do zera to będzie, ale, ale była, była Barcelona, 8-2 zrobione. Teraz 9-2. No dwa razy i to za drugim razem to tak w sumie nie musiałem tego robić, po prostu mi się pomyliło. Zapomniałem, że jak kliknę R-kę, to nie będzie tak, że będzie piłka. Ja chciałem piłkę raczej tą R-ką ustawić niż swój samochód. Od nowa. Dobra, cyk. Ja pierdzie... dobra, to nie jest takie łatwe. To jest łatwiejsze, w sensie to jest trudniejsze niż się wam wydaje. Okej, okay, a pojadę tym samochodem jeszcze, bo się coś tu wydarzyło. Chyba tak, to jest gol. To jest gol, proszę państwa. A możemy więcej przeciwników dodać jakby? To jest faktycznie gol. Czy bylibyśmy w stanie? Nie, chyba nie jesteśmy w stanie dodać więcej. A dalibyśmy w stanie dodać ruch drogowy do tego? Goń mnie, jedź za mną, losowy ruch drogowy. Umieść policja? Ej, dobra, sprawdźmy to. Damy radę tu umieścić ruch drogowy? O Jezu, jest jakiś pojazd w sumie. Dobra, jest jeszcze jeden pojazd. Dobra, próbujemy. 2-1, co wy na to? Czekajcie, od razu. AI, jeszcze raz, goń mnie. Okej, okay, ale tamten gość niestety to słabo trochę. On się przewrócił, ja nie wiem, czy on wróci na odpowiedni tor. No chyba, że go przewrócimy, nie? Można tak spróbować. I on się też chyba nie zdrespi, nie? To jest problem z tym trybem, że ciężko tu będzie coś poradzić. No, on się chyba nowy nie pojawi już. Dobra, musimy sobie ten tryb darować. I możemy jeszcze pójść. Kurczę, a to gdzie jest w ogóle? Mamy jeszcze takie mapki scenariuszowe? Bo kurczę, powiem wam, a Soccer Pit jest jeszcze. A dobra, a jakbym chciał zrobić tutaj screenka jakiegoś, to jak mam go zrobić? Takie moje pytanie, tryb fotograficzny. Cyk, piłka. Ej, my w trybie fotograficznym też nie możemy zejść niżej. Możemy zrobić, o, możemy zrobić, czekajcie, patrzcie. Cyk. Oj, 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 panie z tym samochodem, weź się pan odczep ode mnie. Możemy zrobić coś takiego. Możemy zrobić tryb fotograficzny. A, i nie mogę nawet za bardzo zmienić, gdzie to jest ułożone. Dobra, nieważne. Sprawdźmy sobie jeszcze scenariusz Soccer Pit. To mnie ciekawi, co tutaj jest do zrobienia. Chciałbym, żeby ten odcinek był jednak tematyczny w stylu piłki nożnej i piłek po prostu. Dobra. Czekam, czekam. Zobaczmy.
Dobra, deliver all 8 soccer balls into the pit. Be careful, too, they can easily roll away. They are placed around the area. Masz 100 sekund, aby dostarczyć 8 sztuk ładunku do celu. Możesz zdobyć następujące medale. Złoto dostarczy 8. Ej, dobra, i to jest trochę inny tryb już. A gdzie jest pit? Po mojej prawej jest pit. Spoko. Dobra, pierwsza piłka leci już do pita. Halo, pierwsza jest dostarczona, git. Teraz druga. Druga też już jest dostarczona. Dobra, łatwiutko. Na ten moment łatwo. Ale mamy tylko minutę z hakiem, więc musimy uważać. Dobra, powinna wejść ta trzecia, jest. Czwarta, okej. To jest szybkie, to jest szybkie. To jest szybkie na zrobienie tego właśnie w takim jednym tempie. Dobra. Jest szósta. Tu jest siódma. Pytanie brzmi, gdzie jest jeszcze ósma. Czy tamta wleciała w ogóle, czy tamta była piąta po prostu? Okej, okej. Dobra, czy damy radę? W sumie zaczynam powątpiewać lekko teraz. Po tym, że nie wiem, czy tamta piła wleciała. Dobra, ale te już mniej więcej dostarczyliśmy, więc albo się tam doczołga, albo ją uderzę jeszcze później. Jest, szósta, tu jest siódma. To gdzie jest ósma? Się wydawało, że już wszystkie piłki stąd poszły. Czy ja po prostu faktycznie nie trafiłem jedną z tych piłek? A, tu jest po prostu też, dobra. Ja nie widziałem tej piłki, że ona tu jest. Ej, ja bym się wyrobić w czas z 8 piłkami? Jak? Dobra, co dostaliśmy? Srebro. No chcemy spróbować ponownie, ewidentnie. Dobra, musimy to szybko załatwić. Dobra, od razu pierwsze podejście, jedziemy do tych najdalszych. Dobrze byłoby je wziąć jakoś, wiecie, jedną za drugą. Od razu. To tak, tu uderzyć tak. Oj, 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 bardzo słabo uderzyliśmy, niestety. W sensie ta stąd powinna wpaść po prostu zwykłym uderzeniu, nie? Po takim uderzeniu ta powinna wpaść, w teorii. Dobra, skupiliśmy się na tych dużych piłkach i wiadomo, że może być szansa, że teraz tamte nie wpadną. Ale trzeba próbować, nie? Jakiś plan trzeba podjąć. Zdecydowanie. Dobra. Bang. Ta piłeczka, bang. Ta se spadnie, powinna przynajmniej. Okej, zostają trzy piłki. Dobra, może się uda, może się uda. Dobra, jest, szósta. Zaraz będzie siódma. Jest i ósma. 100%, robimy to, widzowie. Dobra, 18 sekund, jeszcze trochę zapasu czasu mi zostanie. Robimy to. Bang. Będzie 8 na 8. Proszę państwa, za drugim podejściem zostało nam jeszcze 8 sekund praktycznie. Dostarczyliśmy wszystkie 8 piłek do środka tej dziury. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Zrobiliśmy 2 scenariusze tak naprawdę, nie? Więc było fajnie. Ten zrobiliśmy bardzo szybko, nie wiem, w 2 minuty go zrobiliśmy praktycznie. Więc myślę, że jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapę, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgów oczywiście. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć!